i w kasku białym Mariusz Frankow, rezerwowy dzisiaj w ekipie pilskiej Polonii, który zastępuje Rafała Kowalskiego. Nerwowa atmosfera pod wieżyczką, nerwowa atmosfera na torze, nerwowa atmosfera również na stadionie. Kibice niezadowoleni z pracy sędziego dzisiaj, pana Marka Czarneckiego z Rzeszowa. Tymczasem wyścig ósmy przed nami, czwórka zawodników już gotowa. Przypominam, cały czas trwają przepychanki z kibicami, trwają również przepychanki na torze. Przed momentem z wieżyczki została wysunięta żółta chorągiewka. To znak, że Hans Nielsen ma tam prawdopodobnie rozjechać się z będącym tuż obok Jackiem Rępałą. Teraz już chyba wszystko w porządku, chociaż tam jeszcze kierownik startu jednoznacznie dawał do zrozumienia, aby Nielsen znalazł dobre miejsce. Tymczasem nasi zawodnicy już na czele stawki. No i pięknie! Na przekór temu, co się dzieje! Na przekór temu, że Piła próbuje tutaj wygrać. Tymczasem na prowadzeniu Jacek Rępała drugi. Jedzie Paweł Staszek, który jeszcze przed momentem prowadził. Drugi jedzie Hans Nielsen na trzeciej pozycji. Paweł Staszek teraz próbuje jeszcze wejść pod Hansa Nielsena. No a proszę Państwa, oni doskonale się znają. Paweł Staszek startował kiedyś u boku Hansa Nielsena w Motorze Lublin. Kiedyś w Schedzie dostał od niego także i skórę. Zna doskonale tego zawodnika. Teraz na trzeciej pozycji próbuje zaatakować Hansa Nielsena. Nie liczy się w tej stawce w ogóle Mariusz Frankow. Paweł Staszek próbuje tutaj jeszcze zawalczyć. Dobra postawa naszych zawodników, którzy mają tutaj chyba mimo wszystko dziewiątego zawodnika przeciwko sobie w osobie Marka Czarneckiego. Tymczasem na prowadzeniu w kasku niebieskim Jacek Rępała. Dobry start z rezerwy taktycznej tego zawodnika. Doskonałe posunięcie Wojciecha Żabiołowicza. Drugi jedzie Hans Nielsen i tak już też zostanie. Trzy punkty, duże brawa dla Rępały. Dwa dla Hansa Nielsena. Jeden punkt dla Pawła Staszka. Kiwnął głową tam Staszek, niezadowolony. A na czwartej pozycji przyjeżdża Mariusz Franków. Tak więc co się odlecze, to nie uciecze. 4-2. Proszę Państwa, wygrywają Grudziądzanie wyścig ósmy. 28-20, czyli 8-punktowe prowadzenie naszych rywali z Piły. No i proszę Państwa, nic jeszcze straconego, jest jeszcze szansa do odrobienia strat w tym meczu, pomimo tego, że nasi zawodnicy rozpoczęli bardzo słabo, przypominam 5-1 w trzech pierwszych biegach, a teraz w drugiej części meczu nasi zawodnicy systematycznie odrabiają te straty. Przypominam jeszcze raz, po 8 biegach 28-20 prowadzi pilska Polonia. Proszę Państwa, tylko 8 punktów dzieli Kontersztyn GKM Grudziądz, aby dojść pilską Polonię. Tymczasem wyścig 9 przed nami, w którym pojadą w kasku czerwonym Billy Hemil, który ma na swoim koncie 5 punktów. W kasku żółtym Jarosław Olszewski 4 punkty, Robert Kępiński 1 punkt, raz tylko startował, i Robert Flis w kasku białym w dwóch startach zgromadził 3 punkty, raz wygrał. Proszę Państwa, Billy Hemil pokazał już dzisiaj tutaj na grudziąckim stadionie, że potrafi walczyć. Przypomniało mu się te czasy, kiedy w 96 roku bawił nas swoją doskonałą jazdą i że to on przyjeżdżał tutaj na grudziąckim stadionie i nie tylko na pierwszych pozycjach. No, miejmy nadzieję, że w tej drugiej części meczu Hamil obudzi się już do końca i będzie tak skutecznie jeździł. Liczymy także na Kępińskiego, który, no miejmy nadzieję, powinien dostroić się poziomem jazdy do swojego kolegi z drużyny Hamila. Billy Hemil, Jarosław Olszewski, Robert Kępiński i Robert Flis, zagrały silniki, taśma poszła w górę i Hamil, Billy Hamil i Robert Kępiński tam przy kredzie, Olszewski, wyprzedzi go Kempes, Kempes, zrób to, odkręć, jest! Kempes, postawiło Kempesa, wykorzystał to Olszewski, aby nie stracił trzeciej pozycji, jeszcze przy kredzie, Kempes, brawo, za szeroko, całe szczęście, nie połapał się w tym wszystkim, proszę Państwa, Flis i Kępiński nadal na trzeciej pozycji, może jeszcze zawalczy, może jeszcze wejdzie pod Olszewskiego, prowadzi Hamil na drugiej pozycji, Olszewski z tyłu na trzeciej, szaleje cały czas Kempes, to przy kredzie, Robert, trzymaj tą kredę, na trzeciej pozycji cały czas Robert Kępiński,
Kozłowski prowadzi niezagrożenie. Billy Hamill trzeci, chyba nie zagrozi mu Robert Fliss tuż przy kredzie. Kempes chyba otrzyma tą trzecią pozycję, chociaż na pewno ma zakusy na drugą. Tam niebezpiecznie do Kępińskiego zbliża się Robert Fliss i tak już chyba też zostanie. Niezagrożenie, Hamill na czele stawki. Drugi postawiło jeszcze Kempesa. Otrzymaj to! Jest! Jest! Jeden punkt! Brawo, brawo Kępiński! Trzy punkty dla Hamila, dwa dla Olszewskiego, jeden punkt dla Roberta Kępińskiego. Duże brawa dla tego zawodnika za waleczność. No, w takiej dyspozycji chcielibyśmy Kępińskiego oglądać we wszystkich meczach ligowych. A bez punktu w tym biegu przyjechał, proszę Państwa, Robert Fliss, tak więc 4 do 2 w wyścigu dziewiątym, 24 do 30, tak więc systematycznie Grudziądzanie zmniejszają tą przewagę pilskiej Polonii. Pilska Polonia prowadzi już tylko 6 punktami na grudziąckim stadionie. Proszę Państwa, 30 do 24 prowadzi pilska Polonia w meczu z kuntecznym GKM Grudziądz. No, łaska kibiców jest naprawdę bardzo dziwna. Na początku przywitali gwizdami, a teraz biją brawa. No i to się podoba, że w tak trudnych chwilach grudziąccy kibice potrafią się zmobilizować i gdy Grudziądzanie tutaj pokazują jednak, że potrafią zawalczyć, grudziąccy kibice zaczynają mocnym dopingiem wspomagać swoich pupili. Tymczasem wyścig 10 przed nami, w żółtym Rafał Dobrucki, w niebieskim Robert Dados, w białym Krzysztof Pecyna i w czerwonym Paweł Staszek. Paweł Staszek w 3 startach 2 punkty, Robert Dados w 3 startach 7 punktów. Dwa razy dzisiaj wygrał, miejmy nadzieję, że potwierdzi także klasę w tym 10 wyścigu, a w swoim 4 starcie. Natomiast Rafał Dobrucki w 2 startach 5 punktów, a Krzysztof Pecyna także zdobył 5 punktów w 2 startach. No miejmy nadzieję, że Grudziądzanie na fali dobrej jazdy od biegu 6 w tym wyścigu 10 równie dobrze zaprezentują się tutaj. Tymczasem problemy na starcie w kasku białym Krzysztofa Pecyny. Na znak nie wiadomo dlaczego odjeżdża Krzysztof Pecyna od taśmy maszyny startowej. Co prawda palą się 2 minuty, no ale to chyba takie troszeczkę psychologiczne zagranie naszych rywali z piły w kierunku Dadosa i Staszka. Nie reaguje w ogóle arbiter tego spotkania, pan Marek Czarnecki. Odjechał także teraz Rafał Dobrucki. Natomiast nasi zawodnicy, jak przykładni uczniowie, czekają już pod taśmą i Robert Dados i Paweł Staszek przygotowani. Patrzy skrupulatnie tam na wieżyczkę Paweł Staszek. Cóż jeszcze dzisiaj przygotuje tutaj naszym zawodnikom sędzia dzisiejszego spotkania, pan Marek Czarnecki. Czekamy cały czas na Krzysztofa Pecynę. Wydaje mi się, że jednak, że te 2 minuty już dawno chyba minęły, a pan Marek Czarnecki przeciąga troszeczkę tutaj strunę, gdyż wyraźnie tutaj czas już się chyba skończył. Nadal nie mamy jeszcze decyzji z wieżyczki sędziowskiej. Trójka zawodników już gotowa. Tam wyraźne problemy ma jeszcze Krzysztof Pecyna. Nadal nie pojawia się żadna chorągiewka od pana Marka Czarneckiego. To znak jednak, że udało się chyba, w cudzysłowie oczywiście, zdążyć Krzysztofowi Pecynie, aby podjechać tutaj pod taśmę. No, mimo wszystko jednak chyba kontrowersyjne decyzje pana Czarneckiego, ale to już osobny temat. Tymczasem Rafał Dobrucki, Robert Dado, Krzysztof Pecyna i Paweł Staszek. Na przekór temu nasi powinni tutaj zawalczyć. Staszek i Paweł Dados, aj przy kredzie tam Rafał Dobrucki po szerokiej. Zmieści się Staszek między dwójkę pilan i już na drugiej pozycji Paweł Staszek. Zaspał tam trochę Robert Dados. Jedzie dopiero na 4 pozycji, prowadzi Rafał Dobrucki. Obejrzał się Dobrucki, wyraźnie zwalnia. Chcą jechać tutaj jazdą parową. Być może Krzysztofa Pecynę dosięgnie także Robert Dados. Duża strata tego zawodnika jadącego na 3 pozycji pilanina. Wynosi tam na szeroką Rafała Dobruckiego, który chyba tutaj nie powinien mieć kłopotu, aby wywalczyć. No niestety prowadzi zdecydowanie, a teraz przy kredzie próbuje zapewne znany z waleczności Robert Dados. On nie zwykł tutaj odpuszczać. Walczy do końca, pokazuje lwi pazur. Nie udało mu się start, ale miejmy nadzieję, że zostało mu jeszcze jedno okrążenie. Robert Dados, czy pokona Krzysztofa Pecynę? Prowadzi niezagrożenie Rafał Dobrucki i on z pewnością zdobędzie 3 punkty.